Nie wiem jak wy, ale ja powoli zaczynam się już przygotowywać do świąt. A co to za Wielkanoc bez białej kiełbasy? Oczywiście wegetariańskiej białej kiełbasy. No i jest z tym trochę babrania, na pewno, ale biała kiełbasa to jest coś, czego mi na diecie wegetariańskiej naprawdę bardzo, bardzo brak. Dlatego skręcam te moje śmieszne cukiereczki, które teraz ugotuję, potem obiorę z folii, zamrożę, a w święta razem z cebulką wylądują na patelni. Smacznego!